Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale Agrohodowca i dzisiaj będzie film z inkubacji jaj. Miłego oglądania. A więc na początku możecie zauważyć, że inkubator jest już nastawiony. Temperatura w nim osiąga 37,6 stopni Celsjusza. Jest to 20 dzień inkubacji, więc za jakiś jeden dzień powinny się pojawiać małe kurczęta w inkubatorze. Za chwilę Wam pokażę, jajka znajdują się w inkubatorze jakich ras kur. Ale teraz coś powiem o inkubacji. A więc teraz są inkubowane jajka kury. Odpowiednia temperatura dla inkubacji jaj kurzych powinna być 37,7 stopni Celsjusza. U mnie jest 37,6, więc jest dobrze. Co jakiś czas powinny być otwierane powietrze, te otwory na powietrze, żeby tlen dostawał się do środka i jajka miały styczność z powietrzem. Ja tu mam dwie takie płytki. Je się tutaj tak wkłada. Tutaj Wam pokażę. Więc ja już sobie włożyłem i przechodzimy do środka inkubatora. A więc ja już sobie zdjąłem tą główną pokrywę z grzałkiem i wiatraczkiem. I znajdują się tutaj jajka kurze oraz trzy kacze, które są niestety niezalężone. Za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda. A widzicie, tu jest higrometr z termometrem, dwa w jednym. Postanowiłem sobie taki mały zakupić, ale pokazuje niestety nieodpowiednie liczniki, czyli temperatura i wilgotność są o kilka zaniżone. Normalnie było 37,6, a tutaj pokazywało 36 i 33% wilgotności. Teraz 32, bo otworzyłem pokrywę i teraz spada wilgotność, więc pokazuje złe parametry. A tutaj znajduje się instrukcja obsługi inkubatora oraz jakie parametry powinny mieć inkubacja jaj. Tutaj widzicie, że 60-65% przy wodzie w jednym kanale, a 70-75% przy wodzie w dwóch kanałach. Ja mam akurat teraz dwa kanały. Trochę wody było oczywiście, bo dolewam jakieś 2 godziny temu. Czyli powinno być jakieś 70% wilgotności, a tutaj pokazuje 30, a normalnie pokazywało 40, więc o dużo, dużo zaniża. A tutaj znajduje się tabela klucia, kury 21 dni, temperatura, tak jak mówiłem, 37,7, wilgotność w pierwszym etapie 40-45%, wilgotność klucia 60-70, czyli idealnie, jak ja mam jajka, które po 21 dniach osiągają, jakby na 21 dniu klują się kury, a 3 doby później, jak się nic nie wykluje z jajek, to jajka już są niezdatne do klucia, czyli nic się już z nich nie wykluje. Tutaj widzicie, jest 31 jaj, w sumie 28 kurzych oraz 3 kacze, które, jak mówiłem, są niezalężone. Plus jedno jajko jest niepewne kurze, więc zostawiłem dla upewnienia się, ale myślę, że nic się z niego nie wykluje. Czyli 28 jajek kurzych jest w 100% zalężonych, więc jakieś 20 kurczaków powinno się wykluć. Ja bym się z tego cieszył, jakby było powiedzmy 22. A więc przechodzimy teraz do jajek. Jest tutaj 3 jajka, są od białoczuba holenderskiego. Te jedno jest od kury lokowanej. Jeszcze jedno też jest od kury lokowanej. Chyba to, tak dokładnie. To jest od kury lokowanej. I wszystkie pozostałe są od mojej tej czarnej nioski oraz tej zielononóżki kuropatwianej. Zbierałem jajka przez około 12 dni, więc okres nie przekracza tych 14, czyli są jajka dobrze trzymane do inkubacji. Ta wilgotność była 30, jakie 30? 40, około 5% w przechowywaniu jaj oraz temperatura jakieś 15 stopni, więc taka już pokojowa. Może trochę mniej niż pokojowa, ale odpowiednia. Tutaj na dole znajdują się dwa kanaliki z wodą oraz podłoże też, ale to dla innych jaj, żeby była większa wilgotność oczywiście. A teraz wyjmę te jajka 3 od kaczki staropolskiej, bo one są od staropolskiej, i Wam pokażę, jak wyglądają po 20 dniach inkubacji, jak wyglądają niezależne jajka. A więc tak wygląda niezależne jajko od kaczki. Tutaj Wam przesunę o całe białe w środku i tutaj to żółtko pływające. Obraca się cały czas, więc to jajko jest niezależne oraz tutaj widzicie otwór powietrza, więc jajko się nie nadaje. W drugim jajko widzicie to samo, czyli też się nie nadaje. I teraz trzecie jajko. O, też się nie nadaje. Więc jajka są zepsute.
Ja później je sobie wyrzucę oczywiście, czyli w sumie zostało 29 jaj plus jedno niepewne. I jeszcze zapomniałem Wam dodać, ile jajek było na początku przed wstawieniem do inkubacji. Było około 40, tak dokładnie 48 jajek, z czego teraz jest 28, czyli odpadło 20. Trochę było niezalężonych, ale powiedzmy jest dobrze. Myślę, że się wykluje te około ponad 20. Byłoby super. Inkubator, zobaczymy jak się spisuje, jak się wykluje dobra ilość, to mogę Wam go wtedy polecić. A ja teraz będę czekał na klucie kurcząt i się z Wami żegnam. Dziękuję serdecznie za obejrzenie i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.